A teraz dla tych wszystkich, którzy kochają starego, dobrego rock'n'rolla, zaczniemy od Beatlesów. Za nami kolejna edycja Dni Toszka. W tym roku to 3 dni, zresztą tak jak w zeszłym roku, zaczęliśmy świętowanie już od piątku. W piątek po południu gościliśmy na zamku w sali Peterswalskiej zespół z Wołynia, z Ukrainy. Grupa młodzieżowa, wokalno-muzyczna, dała nam doskonałą porcję muzyki, nie tylko tej ukraińskiej, ale i naszej polskiej, w wydaniu właśnie tym ukraińskim, ponieważ grupa generalnie składa się z Polonii, tam mieszkającej. To był piątek. W sobotę tradycyjnie już młodzież, no dorośli również, falowali w rytmach beach party w dużym składzie. Nie będę tu wymieniał liczby z różnych względów, natomiast do późnych godzin nocnych, można powiedzieć nawet porannych, impreza toczyła się w gorących rytmach. Beach Party to największa plenerowa impreza w Toszku i okolicach, która cyklicznie odbywa się na terenie zamku. Wydarzenie to na stałe wpisało się w obchody Dni Toszka. Trzeci dzień to impreza przygotowana z myślą o całych rodzinach. Można powiedzieć piknik rodzinny. Zaczęliśmy od 16, pokazy mażoretek, później różnego rodzaju zespoły wokalne, instrumentalne i oczywiście podgrzewające napięcie wybory Miss, które trwały w przeciągu całej imprezy, finalizując się pod koniec tego dnia. Wybory Miss Lata organizowane przez telewizję Sfera od 5 lat odbyły się w Toszku po raz pierwszy. Zamek w Toszku przywitał 16 finalistek wyborów Miss Lata oraz publiczność słoneczną pogodą. Gorąco było na scenie, gdzie o tytuł Miss rywalizowały dziewczyny z całego województwa. Szanowni Państwo, serdecznie witamy na Toszeckim Zamku. Mam nadzieję, że to popołudnie będzie dla nas wszystkich fajną zabawą i że wszyscy znajdziemy tutaj dziś coś dla siebie. Atrakcji bardzo dużo, także myślę, że będzie fajna zabawa. Kandydatki zaprezentowały się w strojach mini sportowych, w pokazie zumby, wieczorowych, sukniach ślubnych i oczywiście w strojach kąpielowych. Jury nie miało łatwego zadania. Jako pierwszą wyłoniono mi z publiczności. Miss publiczności, kandydatka z numerem 9. Oklaski dla kandydatki z numerem 9. Brawo, 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 brawo. Nieustające brawa padają. Po raz pierwszy w historii wyłoniono też Miss Zamku w Toszku. Miss Zamku w Toszku, pierwszą po białej damie, zostaje. Została pani z numerem 2, czyli Angela Masłowska. Tytuł Miss Obiektywu powędrował w ręce Agnieszki Suchy. Wicemiss została Beata Taborska z Tychów. Korona najpiękniejszej przypadła w udziale Paulinie Lewandowskiej. Po raz trzeci z rzędu korona trafia w ręce mieszkanki Zabrza. Tegoroczną Miss Lata 2014 zostaje kandydatka z numerem 13, Paulina Lewandowska. Wielkie zaskoczenie. Cudowne makijażystki bardzo dobrze wszystko dobierały. Bardzo dużo czasu na przygotowanie i sukien, i wszystkich strojów. Były fajne przerwy długie, więc nie musiałyśmy biegać. A ogólnie no to bardzo wielkie zaskoczenie, jak myślę, jeszcze dzisiaj do mnie nie dociera, tak szczerze mówiąc. Nasze kandydatki otrzymały mnóstwo nagród. Miss Lata pojedzie do Paryża. A my już zachęcamy do startu za rok, bo jak podkreślają laureatki konkursu, warto. Na pewno
bo o wiele lepiej był zorganizowany niż inne konkursy. Było dla nas też jedzenie, gdzie rzadko się spotyka, żebyśmy miały jakieś w ogóle czy picie, czy jedzenie. A muszę Państwu powiedzieć, że bardzo mało jedzą. Bardzo mało, to myśmy musieli dojadać. No i przede wszystkim też fajna jest taka organizacja, fajna zabawa i nagrody też są no takie, które rzeczywiście dziewczyny mogą wykorzystać te wycieczki, na przykład tak jak koleżanka do Paryża, świetna nagroda. No tak jak mówię, co roku jest pozytywna energia, za kulisami jak i na scenie. Przez te kilka godzin można się zżyć z dziewczynami, także no fajne emocje panują tam za kulisami, gdzie tego ludzie nie widzą tak naprawdę. Na scenie inaczej nas odbierają, wiadomo, bo nie mogą z nami porozmawiać dłużej. Słyszą tylko nasze odpowiedzi na pytania. Podsumowując, tegoroczne Dni Toszka można zaliczyć do bardzo udanych. Pogoda była wyśmienita, ludzie również dopisali, zadowoleni, jak z tego co słyszałem, z rozmów indywidualnych, wszyscy byli zadowoleni. Zapraszamy więc za rok. But see,